Witam bardzo serdecznie. Gramy w co chcemy, seria League of Legends. Teraz zajmiemy się Katariną. W teamie mam Wawrika, Veigara, Ezreala, Jaxa. Po stronie przeciwnej Caitlyn, Master i Darius, Malzahar i również Katarina. Nie wiem, czy kiedykolwiek wspominałem, nienawidzę mirror picków. Mam nadzieję, że nie trafię na linii Katariny, bo mnie szlak trafi. Nie potrafię grać przeciwko mirrorom, nie idzie mi to i z reguły po prostu dostaję w dupę. Nie wiem. Nie umiem się przełamać. Mniejsza o większość. Katarina jest ogółem AP asasynką. Doskonała na mida, dobra również na topa. Ja ogółem najprawdopodobniej pójdę z S-em na bota. Veigar pójdzie na mida. Będzie bardzo ciekawa, interesująca partyjeczka. Zastanawiam się ogółem, co mają znaczyć skille Dariusa. Totalny troll. No ale pomińmy to. Wawrik z Jaxem się umówili, że idą na topa, więc tutaj na topie mamy bardzo ciekawy zestaw. Ogółem, przede wszystkim plusem Katariny jest jej pasywka. Za każde zabójstwo lub asystę skraca się czas odnowienia umiejętności o 15 sekund. Jest doskonała do po prostu zasypywania przeciwników damage'em. No, dziwne itemy Veigar wybrał. W dodatku będzie miał Katarinę przeciwko sobie. Będzie musiał uważać. Dobrze, że nie poszedłem na mida. Bo by mnie coś strzeliło. Wiemy, że na topie jest Mastery. I pojawiła się gdzieś Caitlyn. A, Caitlyn też jest na topie. Dobra. Czyli na bocie mamy Malzahara z Dariusem. Będzie dość interesująco. Katariną powinienem sobie poradzić z Malzaharem bez większych problemów. Gorzej będzie z Dariusem. Jeżeli jest rozgarnięty, no to w takim połączeniu to może być dość trudne. Ogółem ku Katariny pierwszy skill polega na tym, że Katarina rzuca swoimi sztyletami, oznaczając wrogów. Oznaczeni przeciwnicy otrzymują dodatkowe obrażenia w przypadku, kiedy Katarina zaatakuje zwykłym atakiem lub skillem. Te obrażenia nie są jakieś super duże, ale potrafią przeważyć, czy pokonamy przeciwnika, czy nie. Poza tym ułatwia to farmienie, zwłaszcza już w późniejszej fazie, kiedy będziemy mieli więcej skini. Drugi skill, jak przed chwilą widzieliście, Katarina po prostu atakuje wszystkich wkoło siebie na niewielkim obszarze. Dodatkowo, jeżeli trafi ona bohatera, ma ona boost do prędkości poruszania się na sekundę. Co jest dość użyteczne, tym bardziej, że trzeci skill polega już na tym, że Katarina doskakuje do przeciwnika i zadaje oczywiście obrażenia magiczne.
Dodatkowo na chwilę dostaję boosta i zmniejszone są obrażenia, które otrzymuję o 15%. Myślę, jak tutaj by Malzahara podejść. Oczywiście perfidnie mnie uciszył. Jego masowy silence jest bardzo dobry. O, Veigar doskonale sobie poradził tutaj z Katariną. Bardzo dobrze. Cieszy mnie to niezmiernie. Ogółem Veigar jest dobrą postacią przeciwko Katarinie. Stanowi to pewnego rodzaju counter z tego względu, że ma masowego stuna. Zresztą bardzo dobrego masowego stuna. W postaci klatki odpowiednio użyty może spokojnie zadać dodatkowo bardzo duże obrażenia. Co więcej, ma doskonałą pasywkę z Q. Otóż za każdego dobitego moba lub gracza dostaje jeden punkt mocy umiejętności na stałe. Kwestią jest tylko tego, żeby weszło, tak? Staram się nie zabierać za bardzo farmy Ezowi. W końcu on tu jest AD Carry. Ja tylko supportuję, więc dobrze by było, jakby jak najwięcej mógł się wyfarmić. Oczywiście też potrzebuję złota, więc czasami te creepy będę zgarniał. O, nie zdążyłem tutaj. Chciałem już mógłby się trochę odsunąć właśnie z tym skillem S. Mazahar dostanie swojego pupilka, który jest bardzo upierdliwy. Jak ktoś śledzi moje gameplaye, to Malzaharem już grałem, więc powinni wszyscy wiedzieć, jak to wygląda. O, za blisko towera. Na szczęście mam jeszcze jedną potkę. Chciałbym jak najszybciej w miarę spuszować tego towera i iść pomóc na innych liniach. Tutaj Veigar ma dwóch na linii, więc pójdę pomóc. Bardzo ładnie. O, tutaj widzimy mały zestawik trzech przeciwników. Chciałbym usilnie ją dobić, ponieważ Katarina potrafi być bardzo, ale to bardzo upierdliwą postacią. Jeszcze mnie trafi drugi raz, niestety. Too close to tower. Zdarza się. Nikt przecież nie mówi, że nie. Ja sobie kupię w takim razie dwa razy książkę. O. Ostatecznie cały rewolwer. I idę pomóc mojemu Ezowi. Ma tutaj problemy z Malzaharem. Ezreelem też mam już, z tego co pamiętam, wrzuconą partyjkę. Albo będę wrzucał dopiero. W każdym razie
Na pewno mam nagrane gameplay nim. Jest to doskonała postać. Jako AD Carry jest jednym z niewielu w sumie nukerów. Ma typowy charakter nukera. Jest pod tym względem doskonały. Potrafi zaspamować bardzo poważnie. Zabiliśmy Katarinę bez większych problemów. Jak nie mam jej na swojej linii, to jakoś dużo lepiej mi się gra. Daję znak Ezowi, że już tam idę. Oczywiście tutaj master jest. Mnie tutaj zblindował. Mamy jeszcze Katarinę. Mógłby mi pomóc, bo właśnie zostałem chamsko wbity. No cóż, z tego się już nie dało wybronić. Trochę za agresywnie wpadłem pod ten tower. Mogłem spokojnie poczekać, aż podejdą bliżej i dopiero zaatakować z ulti. Oczywiście ulti, jak zauważyliście, polega na tym, że Katarina się kręci w kółko i zadaje bardzo dużo obrażenia. Na pierwszym poziomie jest to 400 punktów plus 138 z mojej obecnej ilości AP. Czyli dwukrotnie więcej niż posiadam. Tak wnioskuję. Bezproblemowo. Nie dobiliśmy Katariny. To jest po prostu totalny fail. O, tutaj wpadł master. Nawet go nie zauważyłem. Nie wiem, w którą stronę poszedł. Niestety. No cóż. Pewnie jest gdzieś za towerem. Albo nie. No cóż. Poszujemy ładnie towerek. Mamy dobry push w tej chwili. Tutaj master przeciwników po prostu totalny flame. Idę. Pomogę Veigarowi. Idzie master na mnie. Bardzo ładnie załatwiłem problem z masterem i będę mógł spokojnie teraz wrócić. Będę miał troszeczkę przebicia odporności. Następne skończę ogółem.
Bult, znaczy udrękę Leandriego. Jax tutaj goni Caitlyn. Nie powinien mieć większych problemów, ale oczywiście znubił. Tutaj Master. Wpadłem w pułapkę. Tu jest Malzahar. Ładnie zestunował przeciwników, tylko nie wiem po co wpadł pod ten tower. Totalny fail ze strony Dariusa, znaczy Ezreala. Totalny fail ulti. Ja się troszeczkę spokojnie podhiluję. Tutaj Veigar usilnie próbuje zestunować pod wieżą, ale to jest całkowicie bez sensu. Nawet nie wiem skąd mam blue. Master chyba miał. Stąd mi się wzięło. It's time to hunt. Nasz Wawrik poczuwa się do mocy. Oby się za bardzo nie poczuł tylko. Oni usilnie tutaj próbują tower spuszować. Oho, Malzahar jest za mną. Udało mi się jeszcze uciec. Wejdę w tą pułapkę, nie powinna mnie zabić. Może się ktoś będzie miał ochotę zbliżyć, ale nie. No cóż, trudno. Skończę sobie najpierw budki. Dodatkowe przebicie odporności. W sumie mam 30 punktów odporności, przebijam w tej chwili w większości przypadków, na przykład Katarina ma 41, Caitlyn ma 30, o akurat Caitlyn tak jakby jej nie miała, Darius ma 40, więc tutaj będę o te 30 punktów większe obrażenia zadawał. Padłem bardzo ładnie w sam środek. Doskonały kill. Tutaj Caitlyn próbuje mnie usilnie haraszować. Bez jakiegokolwiek dobrego skutku. Szkoda, że nie mam Rabadona, wpadłbym wtedy w sam środek i mógłbym ich po prostu wszystkich nawet wyrżnąć, przeżywając spotkanie z towerem. Niestety mam stanowczo jeszcze za mało AP.
na to, więc tutaj kolejny Waste Ulti, bardzo ładnie. Interesuje mnie, ile on już ma. 178 AP, to jest dużo. Dobra, Pad Tower. Będzie trzeba w takim razie pusznąć bota. Ominąłem mastera. Gdzieś tutaj będzie. Bardzo ładnie wyhaczyłem killa. Dodatkowo jeszcze jeden, tu tylko asysta, ale nie mam za złe, że S to zrobił. Puszujemy i kończymy to. Wynik na tą chwilę 26-4, ja mam 1500 golda na wydanie. Trochę mało w sumie, ale mogłoby być oczywiście więcej. O. Nie udało mi się tutaj. Katarina na plecach. Będzie chciała mnie oczywiście tutaj. Pocisnąć. Weźmy ją więc od tej strony. Ładny przeskok Jaxa. I zobaczmy, gdzie jest Katarina w takim razie. Jest tutaj. Jest też Master Yi. Bezproblemowo. Totalny hunting po dżungli w trójkę. Ja się w takim razie chyba wrócę, wezmę sobie kostur. Znaczy to jest w sumie różdżka, wielka różdżka. Już mam 158 AP, jak złożę Rabatona będę miał dużo więcej. Właśnie, miałem coś zobaczyć. To jest, aha, unikalne bierne, więc to się nie stakuje. S bardzo ładnie ciśnie tą Katarinę. Tutaj jeszcze jest Master. Masowy Silence. Na niewiele się on zda. Caitlyn mnie troszeczkę scharaszowała. Jeśli to mnie miało zabić, to powodzenia życzę. Kolejny trup. Bardzo ładna partyjka, bardzo ładna. Ogółem to, co w tej chwili zrobiłem, to było po prostu totally OP. Już mogę się wrócić, już mam 1100 golda. Nie wystarczy mi na udrękę Leandriego, ale wystarczy mi na kolejną różdżkę. Chwilkę poczekam, kupię sobie brakującą książkę do
udręki, a nie 435. Musieliby jakiś tower zniszczyć. Nie bardzo rozumiem, o co chodzi Wawrikowi. No ale cóż. Przydałoby się odpuszczować tam. Tower na topie, ale to kij z nim. Mogłem go wykończyć z ulti, ale... jeszcze zdobyłem legendę. Zadałem ogromne obrażenia. Dobra, może skończmy z tym towerem w takim razie. Mam staty 10, 2, 13. Trochę nierozgarnięty jest ich team. Właściwie... No tak patrząc po statystykach, to nikt tam nie gra. Bo jednak no... Ajś! Dobili mnie. Nawet Katarina mnie dobiła. Niebywałe. Dobra, skończę sobie Rabadona. W tej chwili mam 267 AP. Nie jest to jakoś super dużo, jednak z czasem to się na pewno zmieni. Właściwie padłem na własne życzenie. Mogłem stamtąd uciekać. No ale... Zawsze dodatkowy kill. W sumie... Teraz Katarina dostała trochę boosta do złota po zabiciu mnie. Po tym jak zdobyłem tytuł legendy. No ale trudno. Partia jest z góry w sumie wygrana raczej. Teraz to nic tego nie zmieni. Większych szans nie mają. Mam zamiar... Tylko to mogę zrobić. Wpadłem w sam środek. No cóż, to było wyjątkowo nierozważne z mojej strony. Zdobyłem chociaż asystę. Ogółem partia jest naprawdę ciekawa, jeżeli chodzi o naszą stronę. To jest totalny easy. Jest 38-7. Ja mam 11. Veigar ma 12. Kini.
Wawryk mnie chyba nie lubi. No cóż, nie dziwię mu się, zadaję dużo, dużo większe obrażenia od niego. Moje ulti po prostu jest w stanie zmiażdżyć przeciwników. Nic dziwnego, że mnie nie lubi. Jesteśmy już w środku w tej chwili. Z jednej strony środkiem weszli. Tym samym ogółem będą mieli bardzo dużo zabawy z dużymi minionami. Tutaj Caitlyn próbowała mi zadać jakieś obrażenia. Wpadłem! Ładnie ogarnął tutaj. Darius mnie przyciągnął w momencie, kiedy kastowałem ulti, przerywając tym samym kastowanie i tym samym sprowadzając na mnie śmierć. Bywa i tak ogółem. No, Veigar tutaj mógłby spokojnie wyeliminować Caitlyn, ale widzę, że się nie kwapi. Nasz Veigar padł ostatecznie. Za bardzo się chyba poczuliśmy i gramy teraz zbyt solo. Drużyna przeciwna próbuje tutaj się bardziej zgrać i bardziej teamowo. To może sprowadzić na nas przegraną, chociaż nie wiem, czy jest to możliwe przy tej, przy tym poziomie feedu, jaki mamy. Puszujemy sobie dalej. Teraz mam zamiar już wrócić do normalnego stylu gry. Nie będę się pakował na pałę, bo to jednak nie ma sensu. Udało ci się zabić wroga. Bezproblemowo. Master mi jednak gdzieś uciekł. O, tu jest Katarina. Mam zamiar ją dopaść oczywiście. Tu jest jeszcze Jax. Bez żadnego ale. Caitlyn padła. W tej chwili zostało ich tylko dwoje żyjących. Oczywiście. Kolejny kill. Tutaj master próbuje coś działać. Mamy kolejny inhibitor zniszczony. Ja muszę się troszeczkę podhealować. Zahar mi tutaj zadał trochę jeszcze obrażeń ze swojego silensa. HP mam mało, mam też sporo złota, mógłbym wrócić, ale nie za specjalnie chcę. Bez żadnego ale.
Teraz mogę spokojnie wrócić, mam 2000 złota. Spokojnie sobie skończę miecz, pistolet Hextecha. Przydałby się kryształowy kostur Relay. Odrodził się ich inhibitor na środku. Ogółem może by wrócić po barona. Nie bardzo wiem, co ona robi. Po prostu sobie pobiegła. Totalny troll. Ja mam 15,5. Veigar 14,3. 23 asysty. Ja mam 17 asyst. 6,1, 12 WW. 8,1, 11 S. 7,0, 10 Jax. Jax bez żadnego zgonu jest po prostu totalnym OP w tym momencie, jak dla mnie. Ogółem, no partia w tym momencie jest już na luzacko skończona. Możemy ją w tej chwili po prostu zakończyć. Oczywiście tutaj Master jeszcze próbuje coś robić, tam jest jeszcze Caitlyn. Ja już zadaję takie obrażenia, że bezproblemowo się healuję. Chcę tylko uważać, żeby mnie tutaj czasami Master nie przycisnął. I zakończyliśmy. Oczywiście WP. W tym odcinku to jest wszystko ogółem. Nie ma co dużo komentować, po prostu totalna dominacja nad drużyną przeciwną. Doskonałe zgranie i pomoc wzajemna, zwłaszcza między mną, Mezem i Veigarem. Tutaj ładnie trzymaliśmy bot i mid. Jax też doskonale sobie radził. WoWu trochę marudził na brak kili, no ale czasem już tak bywa. Ogółem zapraszam do oglądania, komentowania. Może jakąś sugestię, jakiego czempa chcielibyście konkretnie zobaczyć w moim wykonaniu. Postaram się sprostać. Nie wszystkimi grałem, co prawda, nie wszystkimi umiem ogarniać, ale postaram się sprostać. Jeżeli macie jakieś życzenia, piszcie śmiało w komentarzach. A to było Gramy w co chcemy, League of Legends, Katarina. Do usłyszenia, hej!